Czy próbując się wzbogacić w skinach robiłeś kontrakty i cieszyłeś się, że z kilku śmieciowych skinów udało ci się zdobyć jakiś fajny skin, na przykład AK siatka Safari? Nie zastanawiało cię jednak, ile kosztują te skiny, które dajesz do kontraktu? Może pora to przeliczyć i przekonać się, czy w ogóle warto robić tego typu kontrakty, a jeśli już, to z jakich skinów najlepiej? Ja jestem Matus, a jeśli chcesz się tego dowiedzieć, to zapraszam cię do obejrzenia tego filmu. Przyjrzyjmy się na początku jednak kontraktowi ze śmieciowych skinów, czyli jakość koloru szarego. Według wielu ludzi fajnym skinem zamiast za 10 szarych skinów byłoby AK siatka Safari. Więc aby je zdobyć, musimy zrobić kontrakt z broni tej samej kolekcji, czyli w tym przypadku Dust 2. Weźmy sobie pod lupę 10 skinów do SCAR 20 siatka piaskowa w stanie przetestowanym w boju. Jedna sztuka takiej broni kosztuje 3 centy, więc 3 razy 10 daje nam 30. Wydając 30 centów na kontrakt dostaniemy. No właśnie, co dostaniemy? Sprawdźmy to. Jak możecie zobaczyć podczas tworzenia kontraktu ze skinów kolekcji Dust 2, może nam wydropić obrzyn wężowy kamuflaż warty 5 centów, AK siatka Safari warta 9 centów, 5-7 skórka pomarańczy warta 6 centów, MAG 10 Palma warta 5 centów, albo TEG 9 Varicamo warty też 5 centów. Więc robiąc taki kontrakt, niezależnie od tego, co nam wypadnie, i tak będziemy na minusie. Na skin wydaliśmy 10 centów, a gdyby nam dropnął najdroższy skin, to będziemy 1 cent na minusie. Może nie jest to dużo, ale warto trochę się pomęczyć i najlepiej wymieniać się z jakąś osobą, bo ten 1 cent nie jest dużo. Ale weźmy pod uwagę, że to jest tylko przykład. Co jeśli robimy kontrakt warty 10 euro, a wypada nam skin za 9? To już robi jakąś różnicę, prawda? Teraz niektórym nasuwa się pytanie, no dobra, ale jakie mieliśmy szanse, że to właśnie ten AK siatka Safari nam wydropi, a nie inny skin z wymienionych wcześniej. Jeśli w jednym kontrakcie mieliśmy szansę na wydrobienie jakiegoś skina z puli 5, to na każdy z tych skinów, w tym przypadku wcześniej wspomnianych, mieliśmy 20% szans na drop AK siatka Safari bądź innego skina. Przyjrzyjmy się jednak trochę droższym skinom o kolorze fioletowym. Robienie kontraktów z tej jakości czasami się opłaca, ale nie zawsze i wiąże się to też z ryzykiem, że dropnie nam ten drugi gorszy skin. Załóżmy, że chcemy zrobić kontrakt z 10 skinów fioletowych, na przykład Glock żywiołak wody. Jeden taki skin kosztuje 5,75 euro, czyli za 10 tych skinów zapłacimy 57,5 euro i mamy 50% szans na to, że wypadnie nam M4A1S Cyrex lekko używany. No i niby super, ale wiecie, ile ten Cyrex kosztuje? Niecałe 29 euro. Czyli jesteśmy na minusie jakieś 28,5 euro. Fajnie, co? Dlatego robiąc taki kontrakt, najlepiej poszukać najtańszych broni z tej kolekcji tego samego koloru. Dalej jesteśmy przy kolekcji Breakout i naszym celem dalej jest M4A1S Cyrex. Tym razem jednak zrobimy kontrakt z Desert Eagle Konspirancja w stanie lekko używanym. Jedna sztuka tej broni kosztuje 1,97 euro, czyli za 10 zapłacimy około 19,70 euro. Weźmy jednak pod uwagę, że ceny skaczą, więc wyjdzie to około 20 do 21 euro. No i jeśli nam wydropi taki M4A1S Cyrex, no to w tym momencie jesteśmy na plus jakieś 8-9 euro. Czyli kontrakt nam się opłaca, jesteśmy na plus. Ale co jeśli dropnie nam ten drugi skin, czyli w tym przypadku P90 Asimov. P90 Asimov w stanie lekko używanym kosztuje niecałe 8 euro, czyli jesteśmy całkiem sporo na minus. Dlatego tak jak wcześniej mówiłem, jest to duże ryzyko. Niedawno do CS-a została wprowadzona możliwość robienia kontraktów ze skinami w StatTracku. Jest to bardzo ciekawa opcja, bo na takich kontraktach chyba najlepiej zarobić. Weźmy pod uwagę skin P250 Palma StatTrak lekko używany. Kosztuje on 6,90 euro, więc zakup 10 takich wyniesie nas około 69 albo 70 euro, w zależności od tego, jaka cena jest na rynku. W tym wypadku mamy 50% szans, że wydropi nam AWP Boom StatTrak lekko używany, który kosztuje aktualnie 80 euro. Mamy też 50% szans na to, że dropnie nam AK czerwony laminat lekko używany w StatTraku, który jest warty 42 euro. Więc znowu tutaj jest ryzyko straty, ale i szansa lekkiego wzbogacenia się.
Jeśli wydropi nam takie AWP był lekko używane w Star Treku, to jesteśmy na plus jakieś 10 euro, więc to już jest bardzo fajna suma. Jeśli chodzi o to, jaka jakość skinów może nam wypaść z kontraktu, to zależy od tego, jaką jakość skinów damy my. Czyli na przykład jeśli damy 5 skinów w stanie przetestowanym w boju, a 5 skinów w stanie lekko używanym, to mamy 50% szans na to, że skin poleci nam lekko używany i 50% szans na skin w stanie przetestowanym w boju. Takich przykładów fajnych kontraktów jest naprawdę sporo i można byłoby zrobić o tym osobny film, więc jeśli macie taką ochotę, możecie napisać mi w komentarzach. Więc teraz, czy warto robić kontrakty ze śmieciowych skinów albo i z tych lepszych? Odpowiedzcie teraz sobie sami na to pytanie. Pamiętajcie jednak, że żeby zacząć bawić się w takie kontrakty, najpierw trzeba wyłożyć trochę euro samemu. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, komentarz oraz suba na kanale. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!